Halo, halo, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Eryk Czechuczałowski i witam was w kolejnym odcinku z gry Batman. Zmieńcie sobie w sensie jakość, bo powinno być 2K, ponieważ, nie wiem, a tak sobie testuję. Zobaczymy, 2K pali więcej karty graficznej, co You mnie seem to be wyjątkowo certain of a niepokoi, fact, ale but you're not alone. zobaczymy jak będzie. You nearly killed a man tonight. Oni chyba z 30 zabili, co ty gadasz, Your gościu? parents didn't raise you this way. Nie no, dziadek. And neither did I. I've heard this before, Alfred. Well, my words pass straight through you. There used to be a difference between Batman and the criminals he locked up in Arkham. That difference is shrinking. Especially now, during this preposterous attack on your family, you must show the world the true nature of a Wayne. Giving everything to the city and then being murdered for it? My thoughts exactly. Every time you leave this cave. You're a good man, Bruce. Good. Just like your parents. Don't lose that. I don't mean to be a doddering old fool on the subject, but as a friend, the burden of advice falls on me. Trust me, I won't lose my way. It's quite understandable to stray from the path now and again. So long as you can find your way back. You bury the person, Bruce, but you never bury the memory. Sometimes I wish I could. Mam nadzieję, że tym razem nie będę musiał montować odcinka, bo That wywali go night, 9 that razy. alleyway, Trzymam za to it made me who I am. kciuki, I can't aczkolwiek get it może all być back. różnie, nie That będę is your ukrywać. gift and your curse. Being Batman can allow you to turn back the tide of treachery that's reached this city's shores, or drown you in its sorrow. When you doubt your fate, remember why you started all this. Remember that boy in the alley. I won't forget. Neither will I. Well, back into the fray again. Dobra, co my tu mamy? Coś tu jest zaktualizowane, jakiś kodeks. Zobaczmy. To są chyba, tak? Że zaktualizowano. Jak tu się na dół zjeżdża jakoś? Jest dobrym podręcznikowym gliniarzem. A nie, czekajcie. Kurwa, co się dzieje? Zaryzykował swoją reputację w policji, żeby mógł działać bez przeszkód. Moja agresywna taktyka przesłuchania w dokach mogła jednak nadszarpnąć kredyt zaufania Gordona wobec mnie. Jest dobrym podręcznikowym gliniarzem, który nie ufa Batmanowi. Niedawno przydzielono go do Wydziału do Spraw. Aha, dobra. Ojejciu, tyle tu przycisków do klikania. Lata lecą. Wydałem mi krótkie oświadczenie, aby bronić w mediach dobrego imienia mojej rodziny. Tylko tak można stawić czoło temu skandalowi. Przepraszam. Jak tu mam cofnąć, jak nie escape'em? Ja widzowie, ja już dużo mam lat. Wiry Falconego zdobyły wybuchowe chemikalia w wyniku. Po przesłuchaniu podejrzany przyznał, że Falcon ma zamiar wkrótce użyć tych chemikaliów. Tylko jak? Czy to jakaś broń? Zobaczymy. Nie wierzę, że ja to zrobiłem naprawdę teraz. Co ja robię? Dobra, już się skupiam, przepraszam. Wow. Wiadomości z Gotham, poka mnie to. O kurde, plotki o korupcji brukają dziedzictwo Wayne'ów. Wayne'owie od dawna byli już uważani za jedną z najbardziej szanowanych rodzin w Gotham. Lecz najnowsze insynuacje wciąż. Ja jestem dzisiaj jakiś. Nie swój. Insynuacje wiążą Thomasa Wayne'a i jego żonę Martę z nielegalnymi procederami przestępczej rodziny Falcone. Jeśli to prawda, to istnieje możliwość, że oszałamiająca fortuna rodziny Wayne'ów, której wysokość ocenia się w miliardach,
może zostać skonfiskowana przez władze prowadzące śledztwo w sprawie jej praktyk biznesowych. Byłaby to nie lada cios dla dziedzica fortuny Bruce'a Wayne'a, który a Wyatt? A to jest chyba z tego, z WWE, kontynuował ojcowską praktykę wykorzystywania pieniędzy w celach dobroczynnych. Doktora Wayne'a spotkał jednak brudny koniec, gdyż dwie dekady temu stał się ofiarą przypadkowej zbrodni. Choć sam Wayne nie skomentował tych zarzutów, to odbył dzisiaj prywatne spotkanie z głową rodziny Falcone w rodzinnej rezydencji, co tylko posyca falę spekulacji. Batman w starciu z zamaskowanym rabusiem na dachu ratuszu. Ale ktoś zajebiste foto cyknął. Brawurowy skok na gabinet burmistrza Hamiltona Hilla w urzędzie miasta skończy się widowiskową bójką między Batmanem a zamaskowaną kocicą, włamywaczką, która policja nazwała kobietą kotem. Walka doprowadziła do zapierającego deść w piersiach poślizgu po ścianie budynku, więc los kobiety kota jest nieznany. Władze schwytały jednak zespół najemników. Policjanci i przedstawiciele administracji Hilla nie wyjaśnili, czy cokolwiek zostało skradzione z biura burmistrza. Niezależnie od rezultatu zaczyna to zastanawiać się, czy Batman pozwolił uciec włamywaczce. Komisarz policji Peter Gordon powiedział, nie możemy korzystać z usług przebranych anonimów, gdzie w grę wchodzi nasze bezpieczeństwo. Nigdy nie wiadomo, po czyjej stronie nie wiem, co się dzieje mi w mózgu, że muszę kichnąć escape, żeby wyjść. Nie wiem. Ale coś się dzieje, słuchajcie, że muszę kichnąć escape, żeby wyjść. No nie wiem, tak mnie korci z tym escape'em, że nie mogę wytrzymać, słuchajcie. Dobra, czyli ta skrytka, którą ukradliśmy teraz, to jest, słuchajcie, właśnie od tego burmistrza nowego. No i widzicie, i wcześniej nie miałem zielonego pojęcia, bo tych rzeczy nie czytałem. Teraz się doedukowałem i będzie mi się o wiele lepiej grało, bo jestem w tym świecie w końcu. More than I could have imagined. This is a complete manifest of Carmine's criminal organization. What in the world was Hill doing with all this? Illegal arms dealing, drug running, mob hits, money laundering? Falcone's been involved in everything. But it goes back years. Nie wiem po co. Alfred się wkurwił. This is it, Alfred. With this proof, we can finally knock out Falcone's organization. Where would we possibly begin to dismantle it? This is a police matter. There's only one cop we can trust to handle this evidence correctly. Lieutenant Gordon. He could mobilize the entire police force against Falcone. What about that reporter from the Gazette? Vicky. Yes, Miss Vale. She could release this evidence through proper channels. I suppose it comes down to who you want to help most. Or who you think could do the most good. O kurde, musimy podjąć decyzję? Co ty... O kurde. No i tu jest, słuchajcie, ciężka sprawa, ale wydaje mi się, że... No zdecydowanie pan Gordon. Gordon wydaje się szefem. Dajemy Gordonowi. Tak mi się wydaje. A wise decision, sir. We'll attack Falcone on two fronts tonight. Gordon through the police and Batman by any means necessary. Whatever Falcone is planning, it ends tonight. He's a spider, Bruce. Eyes everywhere. A dense web of goons poised to trap you. No one has ever managed to bring him down. I haven't tried yet. To w ogóle jakaś sceneria jest taka filmowa, nie? Bo jest poucinane. W ogóle strasznie cyberpunkowy jakby... This is a silver bullet. And it's gonna put Falcone down once and for all. I don't even want to know where you got this. No, you don't. Still,
I gotta know one thing. Why give this to me? Don't get me wrong. I appreciate the hell out of this. Everyone on the force will too. Pozwal Falconego władzy. Ufam ci. Będziesz wisiał mi przysługę. Ufam ci. I've been looking for this kind of firepower for years. I heard you were the last honest man on the force. No need to blow smoke. I got enough cancer coming my way as it is. But thank you. Honestly. Knowing this evidence can lock up Falcone. I'll sleep like a goddamn baby. For once. You know, as much as I appreciate you calling me, you gotta get a thing crystal. Chyba niebezpieczne jest posiadać takie materiały. They can't be bought. So you should know this isn't gonna change a thing about the investigation of your family. The Waynes always supported the Gotham police. So I like to believe there's no cloaks or... daggers hidden in your closet. The investigation isn't the problem. It's the Wayne family name. Help me clear. Tak jest chyba lepiej z kamerką, co? No tego, że może nie jestem najładniejszy z mordy, to... If they aren't, I'll still sing. A tak, ta kamera wygląda, że ja mam, że wygląda tak puszyściu mordy. No nie? Nie wiem. I gotta go. Came straight from a crime scene. Haven't been home yet. Czyś tańczy, widzowie. Sometimes I think this whole city's a crime scene. We're just walking through it. What you're holding will make walking it much safer. Thanks, Bruce. No sprawy. Well, Lieutenant. Hey, stick to Jim. Dobra, Jim. Miesz na imię Jim. Memowe bardzo. It's done. Good. So is our hunt. The drones located Falcone downtown, a place called the Skyline Club. Ooh. So you're not dressed for that kind of party. Well, I can always change in the car. Bardzo cyberpunkowo. A, dobra, włączyłem pobieranie w tle cyberpunka. Dobrze, że mi się przypomniało i dobrze, że to kliknąłem. Wprowadzili podobno wreszcie aktualizację, która po zakończeniu gry sprawia, że możesz grać od nowa, więc w sensie, że możesz kontynuować granie i to naprawili wreszcie po półtora miesiąca. Mogę zagrać w grę znowu, dzięki gro. Bo w 3 dni po premierze przeszedłem, no i później, żeby grać dalej, to musiałem czekać. Miesiąc, półtora. No to chyba pamiętam. Kurde, w ogóle jak na fakt, że nagrywam to w... Powiem was szczerze, że jak na fakt, że nagrywam to w 2K, że nagrywam to na absolutnie najwyższych ustawieniach, jakie można ustawić w tej grze. I że jest to ładna graficznie gra. Ty. No to śmiga wszystko, co? Czasem wywalało, ale teraz... Słuchajcie to, bo teraz jest najlepszy. Podkręciłem kartę graficzną jeszcze mocniej, żeby płynęła. I słuchajcie, gra zaczęła działać. Czy to sen? Co? Karta graficzna jest, słuchajcie, podkręcona o 20%. Tylko 20%. Coś takiego. Jeśli chodzi o pamięć, no jeśli chodzi o procesor, to tam kilkanaście. Ale no come on, słuchajcie. Good point of entry. Kurde, ale fajnie, że to wszystko tak śmiga. Normalnie. Bo słuchajcie, bo oczywiście rzecz jasna, nagrywanie w 4K, no w 2K, 4K i tak dalej, oczywiście oczywiście powoduje to, że no nie tylko, że pliki są o wiele wyższe, no to jednak słuchajcie, karta graficzna, bo ja nagrywam na karcie graficznej, to też, chociaż mógłbym na
procesorze, bo jest 40% procesor. No dobra, ale wszystko śmiga, to akurat możemy zostawić, nie? Ale no. To powinno, to powiem wam. Jestem szczęśliwy, fajnie. Może przerzucimy się na 2K w gierkach, które można, albo nawet 4K. Po prostu nie chciałem tego robić teraz, bo nie, internet posiadany nie jest, więc jeżeli jeden plik będzie 20 giga, to wam powiem jeden plik cały dzień i noc, więc no ciężko. Dlatego, ale 2K to na razie w porządku mi się wydaje. White rose, Falcone's symbol. A red rose after tonight. A taki żart, że chłopa zniszczymy. Nothing here. That's the most heavily guarded door in the building. Gotta be Falcone's hideout. Well, it won't be as easy as ringing the doorbell. Four armed guards. Stealth not an option. I'll put together a plan of attack. Stand by. Plan attack. Couple of options for taking this guy down. Okej, czyli mamy jakby zaznaczyć, czy mu wydupcymy, tak? Ale kurczę. Podoba mi się to. Okej. Okay. No to. Okej. Okay. O, co? I co to było? Czemu mnie tak tepło? To czy mu pierdolniemy wielkim, dużym stolikiem do kawy? Czy dużym drewnianym sześciowym parowanym? Ja myślę, że stolik chyba zadziała lepiej. Zajebiście. Dobra. Jest tu jakiś gangster jeszcze? Witam pana. A skręmy. Aha, bo mają broń. Stąd wiemy, no tak. Można tak. Uderzyć go o schody. Ewentualnie uderzyć go o marmurowy filar. Ale świetnie, że mamy taką możliwość. Wydaje mi się, że filar będzie idealną opcją, by zmiażdżyć jego głowę. Są takie te zwierzaki. One się, słuchajcie, nazywają rówkojady i one, kiedy chcą, czują chyba zagrożenie, stają na dwóch rękach, znaczy na dwóch nogach i robią coś takiego. I chcą ci nakopać. Wiem, że nie przyda ci się to, ale... A kto wie, a może kiedyś pójdziesz, kurde, do familiady i się zapyta prowadzący. Czy to nie mrów? Nie, no mrówkojady też. Ale nie, ale chyba szopy pracy w sumie też. Można go załatwić i wziąć zaskoczenia. Nie, no to ja bym to zrobił. Tu tak jak w tym Kidmanie albo coś. Nie, to Assassin's Creed chyba. Nie pamiętam w czym. A nie, to inny plan. Nie taki miałem plan. Ale dobra jest. Pewka. I'm going in. Very good, sir. Your turn to crash his party. Pytanie, kiedy się zakończy jakby
Nie wiecie. Kiedy się zakończy epizod, bo to jest też ciężko powiedzieć. Nie mam w ilu procentach się skończyłem ten epizod. Bo w ogóle gra jest dla was troszeczkę cicho, więc to sobie ogarnę zaraz, jak coś. Jest świetna muzyka, a ja mam ją za cicho. Miskik. Pierwszy raz miskikowałem. Drugi raz. Trzeci raz. To był miskik. No, poszły miskiki. Szanowany biznesmen. Stay down, Falcone. We can end this now. You got a lot to learn, kid. Automatyczna wieżyczka. Mówię, że cyberpunkowo. W cyberpunku też takie automatyczne wieżyczki były. Co on zrobić? A, AD i zadać kończący cios? Co? Jak to umarliśmy? Aha, jednocześnie. No tak, ja zapomniałem o tym, że... Nie wiem, czemu w głowie miałem, słuchajcie, że klawiatury nie potrafią, bo są te klawiatury, to chyba membranowe, albo nie wiem, czy stare, może nie wiem do końca, ale wiem, że są klawiatury, które po prostu po naciśnięciu kilku przycisków nie dają rady, nie? Pomyślałem, że jak kliknę dwa naraz, to przecież się tak nie da. No wyjątkowy mały pierdół jak na... Spare yourself the pain, old man. Yeah, I've been through worse. The chemicals. Where are they? I found your calling card at the docks. The White Rose. You think I wanted to lead you here? Yeah, something reeks about this old thing. And it is a dead bat. No, to mu nie wyszło. Still want to play games? We're all being played here, including you. Those chemicals you're so riled up about. They're mine, all right?
someone is trying to cut me out of the deal, because I did not make that mess at the docks. Then who did? No, with that, Gotham's watching now. Go ahead, give him a show. I'll be walking free by tomorrow morning. Gotham. Nie możemy też przed telewizją. Co? O, spill it, Falcone, while you still can. It's the Waynes. They're behind all this. What do you mean? You wanna save this city? Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Thanks for the assist. Now we only have to take one of you down. Open fire! Moi drodzy, i to będzie na dzisiaj koniec w dzisiejszym odcinku, więc widzimy się, słuchajcie, jutro, godzina 16, zostaw łapkę w górę za zajebistą jakość i mam nadzieję, że ta jakość będzie w przyszłości coraz lepsza, słuchaj, a żeby tym pomóc, pamiętaj, łapki w górę, Instagram, follows, likes, mój kanał vlogowy serdecznie zapraszam, tam jest też YouTube Rewind, świetne, polecam, do zobaczenia, moi drodzy. Jak zawsze, widzimy się jutro o godzinie 16. Ja życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.